Myśla, który jest bardzo ładnym miastem. W 2007 roku ukończyła Warszawską Akademię Teatralną i od tamtej pory pracuje jako aktorka w teatrze dramatycznym. Współpracuje też z teatrem Montownia. O mały włos nie oglądalibyśmy dzisiaj Agaty, ponieważ gdy była małą dziewczynką biorącą udział w konkursie recytatorskim, od jednej z instruktorek usłyszała, że jest niezdolna, nieładna, gruba, ma wadę wymowy i nie ma czego szukać w teatrze. Tydzień płakała po tej miażdżącej krytyce, a 8 dnia wstała, otarła łzy i wzięła się za siebie. Schudła, wyładniała i na złość instruktorce została aktorką i nawet zadebiutowała ostatnio w filmie Wojna polsko-ruska. Agata chciałaby zaapelować do wszystkich dorosłych, zwłaszcza mieszkańców małych miejscowości, żeby nie bagatelizowali marzeń młodzieży, bo to jej podcina skrzydła i to, że im nie wyszło, nie znaczy, że nie powiedzie się młodym, czego właśnie Agata jest najlepszym przykładem. Za chwilę wykona dla Państwa Peonie z muzyką Adama Sławińskiego i Echty Babo z muzyką Natalii Iwanownej. Żal jej,
Rok